Nie rób mi tego. O. Dobrze, namiot. Co tu mamy? O. Chińskie szachy. Xiangkui, czy jak to się tam nazywa. Ja tylko na easy potrafię wygrać. Już nie pamiętam, jak się w to grało. To był piony. Dobra, nie wiem, średnio ogarnię tą gierę w sumie. No też ma to. Kurczę, bez koloru ciężko się gra, bo nie wiem, które są uszkodzone. A prawdziwe. Zaraz odpalę. Przejdziemy całe. O, pistolet. Ale orła mi nic niszczy, ale trudno. Ki. Adventure Islam. Duda, du 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 du. Przechodzimy do końca. Ale na czarno-białym się bardzo ciężko gra. Bazuzusa może powinien by podłączyć temu w kolorze gra. Tantaram, tantaram, ciararap, ciap, ciap, ciap. Tam, uwielbiam tą grę, kojarzy mi się z wakacjami, dlatego że jak pierwszy raz dostałem cartridge z Adventure Island, przeszedłem kiedyś. Pierwszy raz jak dostałem cartridge z Adventure Island, to właśnie były wakacje wtedy. I wracałem z nadwody, nie? I na bazarze sobie kupili mi rodzice cartridge z Adventure Island. A wcześniej miałem to pożyczone z kolegi. Tak bardzo wakacyjny klimat ma w ogóle ta gra. Także w lato trzeba zagrać chociaż raz w Adventure... Raz przejść chociaż Adventure Island. Zatem witamy wiosnę w Adventure Island. I tak samo lato powitamy. Dni są ciepłe, więc gra w sam raz. A tu jest Hudson Bee, pszczółka, która daje nam nieskończoność kontynuacji. Tutaj w ogóle kontynuacje są ukryte, tak jak w Super Mario. Jak stracisz wszystkie życia, to musisz przytrzymać lewo i ścisnąć start. A bez kontynuacji nie. Nie ukończyłem nigdy bez kontynuacji tej gry. Chociaż byłem już daleko, już chyba byłem na 7-4. Najdalej. Jest tam gdzieś filmik, jak właśnie dochodzę tam do tego 7-4. Na moim kanale jest. Bardziej w ramach highscore'ów wtedy ogrywałem. Już nawet nie użyłem kontynuacji, nie grałem dalej. Chciałem tylko wbić jak największy wynik. Teraz będzie ciężko dosyć, bo na czarno-białym ekranie gram. A tam chyba na Pegasusie akurat grałem. Albo jeszcze jak miałem kolorowy telewizor na farmie, już nie pamiętam. Troszkę może się ten lewy kanał zacinać, bo muszę wymienić kabel audio. W sumie taka trochę samoróbka, sam go lutowałem i będę musiał go poprawić albo kupić nowy po prostu kabel do audio. Taki, że z jednej strony jest jeden chin, czy z drugiej dwa, żeby na stereo było. Chwila, muszę to poprawić trochę.
Dobra, działa. No będę musiał polutować ten kabelek. Jakoś konkretniej. Polutować i dobrze zaizolować, tak żeby się nie odlutowało. O, ten kluczyk właśnie spowodował to, że ta winda poleciała do góry. Kiedyś jak nie wiedziałem o tym, co ten kluczyk powoduje, to skoczyłem w miejsce, jak ta winda leciała do góry i wpadłem w przepaść. A przeszedłeś bez kontynuacji? Ogólnie to jest harda gierka. To jest Baquajean. Jean Baquan, trzeba go ominąć. Już nie pamiętam wszystkich właśnie lokacji, gdzie Baquajean był. Tu jest jeszcze złoty pierścionek. Ja teraz spróbuję hardo z kontynuacjami przejść. Ta gierka jest dosyć długa, nawet speedruny dosyć tam mają, chyba około 40 minut. Już nie pamiętam ile dokładnie. Bo tu nie ma warpów. Poziomów jest tyle samo co Super Mario. Warpów brak. I ogólnie to chyba jeden poziom przeciętnie jest dłuższy niż poziom w Super Mario. Jak je od tyłu zabijesz, to taki pad wypada. Ojej, coś tam pominąłem fajnego. O nie, mam hapsa. Znaczy, no belon. Większość jest chyba... Z tego co wiem, chyba dopuszczalne są kontynuacje speedruna. Ale te najlepsze oczywiście są bez. Że TMR się bawił w speedrunowanie tego. On tam akurat przeciętny wynik taki ma, ale bawił się w to. Sub antymarudera. Hype, sub hype. Tak, w dwójeczce tak. No w dwójeczce on hard, w dwójeczkę hardo ciśnie. Dwójeczka jest też fajna na Game Boya w sumie. Myślałem, żeby kiedyś porobić to na streamie. Co jest tam fajnego? Gdzie to było? Pominąłem chyba. Nie. Tu jest. Złoty pierścionek. Brakło się bronek z wystawy. Ja nigdy nie ukończyłem Adventure Island 2 na NES-a. Ukończyłem tylko Game Boyową wersję.
Muszę chyba to nadrobić. A mam kartridż, co prawda taki bazarowy, ale z oryginalnym ROM-em. Zresztą nie ma większego znaczenia, bo mogę trzecią kartę odpalić. Ale strasznie bekową ma okładkę ten kartridż. Z jakieś bajki Disney, jakieś tam, nie wiem, Królewny Śnieżki czy czegoś. I napisane Adventure Island. Ja to na forum kontrabandy wrzuciłem. Nie wiem, czy znasz to forum. Bardzo zanadne, polecam. Ekipa z dawnego MUNES. W większości. Ja mniej więcej grałem w jedynkę na pewno. No, Antymaruder też tam siedzi. Ostatnio mniej pisze trochę. Pewno nie pisał. Znaczy nie, w sumie napisał chyba parę postów. Ale kiedyś się bardzo mocno udzielał na MUNES. Co tu jest? Mleko. Co tu mamy? Ja od czasu do czasu pisałem na MUNES. Mnie. Nawet nie pamiętam hasła obecnego swojego MUNES. Ja więcej na My Pegasus pisałem. Jeszcze za czasów istnienia tamtego forum. Potem stworzyliśmy sobie takie własne My Pegasus, jak tamto upadło. Między innymi Mati z tego, z kontrabandy. Jeszcze tam parę innych osób. Które obecnie rzadziej piszą. Dobra, to się nie... Deskolotki nie biorę. To się podniesie? Nie, to jeszcze nie. Może to. Otóż to. Ale by był troll, jakby to w dół poleciało, a na przykład następne dopiero poleciało do góry. To by był master troll. MUNES się rozłamało na dwie ekipy. Jedni zrobili nowe MUNES, a druga połowa zrobiła kontrabandę. Właśnie ja się lepiej na kontrabandzie odnajduję. Bliższe od mnie osoby są tam. Duża część kiedyś kuźwa na My Pegasus się udzielała. Kuźwa. No niedobrze, porobili mnie. A tu chyba niedaleko będą fireballe jeszcze, także mogę się odkuć. Tak mi się wydaje, że będą niedaleko. Mam nadzieję, że mam rację. Nie. Kuźwa. Spider Hell będzie teraz. To jest Spider Hell, pajęcze piekło. Się przechodzi bez broni. Te pająki to jest najgorsza rzecz.
Czy w sumie bakłażan jest gorszy? Jean Bakłan. No był rozłam po prostu. Obecnie te forum... Emu... Zależy o którym Emunes mówisz. O tym nowym czy o starym. Jeżeli mówisz o starym Emunes, to na starym Emunes był rozłam. I tam... część właśnie odeszła i stworzyła kontrabandę, a druga połowa stworzyła nowe Emunes. O to mi chodzi. Bo obecnie to forum, to stare forum Emunes jest, tak jak mówię, nieaktywne. Nie, to jest nowe jakby osoby tam głównie, wiesz, tam administratorzy, moderatorzy z Emunes utworzyli część z nich w sensie, bo to właśnie nawet w administracji tam był rozłam. Utworzyły sobie... tak jest dalej to forum. Funkcjonuje jako tako, ale nie jest jakoś tam specjalnie supportowane teraz. Bo teraz masz dwa Emunesy. Jedno jest chyba logo z takim strusiem, czy coś takiego. I to jest nowe Emunes. Stare Emunes, no to jest to takie z taką granatową tematyką jakby. Taki kosmos w tle, coś takiego. To jest stare Emunes. I stare Emunes już nie jest aktywne, nie jest supportowane. To prawda, można tam pisać, ale nie wiem, czy już zakładanie kont nie jest zablokowane i tak dalej. Wiem w każdym razie, że nikt się już tam specjalnie nie udziela. I jest jeszcze kontrabanda. No i kontrabanda i nowe Emunes to są jakby te ekipy, które powstały z rozłamu na Emunes. Chodź co. No tam w ogóle, żeby widzieć posty, to musi mieć konto założone. Taki jest motyw. Ogólnie duża część ekipy, jak na przykład, nie wiem, Siudym, Mati, Dread, Velas, kto tam jeszcze był, Kurek, oni się przenieśli właśnie na ten, na kontrabandę, a reszta, tam już nie pamiętam, na Spas i kilku innych się przeniosło na, o ile pamiętam, to Spas, nie wiem kto tam dokładnie. Jeszcze już nie pamiętam wszystkich, co się przenieśli na właśnie nowe Emunes. Ja znam ekipę z kontrabandy. Ups. Hop. W ogóle teraz niedługo zlot będzie. Famicom. Myślałem, żeby się nie wybrać, ale w sumie trochę się późno z tym obudziłem.
No to możesz go znaleźć dalej na tym, właśnie na kontrabandzie. Dalej tam się bawi w programowanie gier na NES-a. Tworzy tam Micro Night grę. Aha, dobra, to przed tą Jabą trzeba uciekać. O, i Puthar. Ale już nie wezmę Putharu. Zrobiłem się, niestety. To jest siódmy człowiek orkiestra. Disco Polo kiedyś tworzył. Pamiętam jak kiedyś w tym w PSX Extreme, nie wiem czy to jeszcze wydają tą gazetkę, opisali jego projekt z odtwarzaczem MP3 na NES-a. W sensie wspomnieli o tym konkretnie. Tak, coś takiego robił właśnie. Jeszcze na starym MUNES chyba jest temat dotyczący tego wynalazku. Ot, blisko było śmierci, ale mi się udało wykaraskać. O, Puthar. Puchar świata, jak to mówiliśmy kiedyś za dzieciaka na podwórku. W ogóle wiele różnych określeń dziwnych mieliśmy na ten, na jakieś tam gierki albo elementy gierek. Na przykład Spartan X2 to był czerwony gościu. Mission Impossible to były chopsy. Tak, chopsy. Adventure Island oczywiście golasek. Na Hammer Brothers mówiłem lumpsiki, a na Buzzy Beetle mopsy. Na Goombasy mówiłem diabły. To jest Bakożan, także tak się wydaje. Nie będę ryzykował. Zostanie porobiony przez Bakożan. Kurde, napił mi się kawy, bo zmulony jestem. Mi się kawa skończyła. Kuźwa, kuźwa! Oh, co za Dragon Ball. Kurde, ale to już było głupie. Szlak! Give up będzie zaraz. Thank you.
Marudera. Sub u Antymarudera. Nie pamiętam, jak tu z kontynuacjami było. Czy kontynuuję od konkretnego levelu, czy od początku świata. Nie chcę z kolotki. Ja bym się Fireball przydał. O! Mówisz, masz. O, to świetnie. Że nie od początku świata, jak w Mariosie. O, i tu był chyba? Nie. To on był w tym ostatnim, a ja rozwaliłem go. A tam Puchar był. Puchar świata tam był. Nie ma jajec żadnych? Nie ma. O, są jajca jednak. Mleko. Kiedyś zrobiłem zarąbisty deal. Tak mi się spodobał kartridż, który miał kolega, gdzie był Adventure Island z wyborem levelu. W sensie, że miałeś listę po prostu gierek i tam na tej liście był na przykład Adventure Island i od razu zaczynałeś od 8 worlda. I ja wymieniłem, wyobraź sobie, na zawsze, nie? Koszykówkę Neketsu za ten kartridż. Bo tak mi się spodobał, a koszykówka Neketsu mi się wtedy znudziła. Bo w nią grałem non-stop, aż mi się znudziła. Dobry deal, nie? To chyba na szczycie góry trzeba wejść na ognisko, tu. Pomyliłem się. Nieważne, lecę dalej. To nie na tym levelu. Chciałem puchar oryginał. Nie oryginał, miałem ten. Jakiś tam piracki cartridge. Jakiś taki, wiesz, chiński, gdzie było w ogóle na obrazku koszykarze NBA byli narysowani. Nie wiem, gdzie tu jest Puchar Świata. W oryginale tak, ale na tych multikartach to tam... Tani jak barszcz to jest. Za 3 dychy powiedzmy kupisz tak średnio. Nawet kompilacje wszystkich gierek z Kuniem, takie rzeczy na Allegro chodzą. Ale bardzo często są z AliExpressu jakieś tam, wiesz. Zresztą mi to nie jest potrzebne, bo ja mam Krzysio karta. Jakieś tam kupować. Chyba, że jakąś starą bazarówkę. To może mieć jakąś wartość kolekcjonerską. To jest ciężki World, Cotton World. No to... Ciężki skok, ale się udało. Jump, jump. Będzie ciężko. Kamloty będą leciały.
Kuźwa. Porobieni.pl. Dupa, dupa, dupa! No pozdro, Gigi. No ja w to w sumie też dosyć długo nie grałem. Ostatnio grałem, nie wiem, wtedy kiedy filmik jest nagrany na YouTubie mój ostatni z Adventure Island. To wtedy był ostatni raz jak w to grałem. Na highscore grałem wtedy. Byleby jak najlepszy wynik to być. Trzeba mieć dobre wyczucie na tym momencie. To trzeba z rozbiegu lecieć, o, właśnie tak. Wow, stary! Ratunek! Kontynuacjami to Adventure Island jest to przejść. A w wersji MSX pamiętam jak przechodziłem, ona ma mało leveli. Kutas. Ona ma mało leveli, ale jest strasznie harda. Najgorszy jest ostatni level. Proszę zobaczyć jak przechodziłem to. Zresztą nie wiem czy ty nie byłeś wtedy. Jak ja w wersji MSX przechodziłem. No chyba tylko cztery światy, czy coś takiego. I to jest w sumie całkowicie port Wonderboya, nawet soundtrack jest z Wonderboya. Te parę melodyjek. Dwie czy trzy, szlak by to kuźwa trafił. No, wilk na mikrofonie. Zamiast tych biegających. W głowie się nie mieści. Kuźwa. Ojej, ciężko. Ej, ale dlaczego siekierek mi nie dało? O, puchar świata. No to tak samo. Jak nacisnę start, a potem na ekranie startowym lewo i start, bo to właśnie o to chodzi, że to na ekranie startowym to robisz. Bo jak wduszasz ten start, no to wtedy pojawia się ekran startowy, tylko jak robisz to szybko, to nie widzisz tego. O cholera. Po co ja się odwracałem? Zaraz ci pokażę jak zginę jeszcze raz. Co zrobić? Znaczy, w sumie filozofii nie ma.
Może coś jest? Jest coś, ale... Co? Brawo. GG. Lewo start. Chyba. No właśnie, na, jak zrobisz to na ekranie z Game Over, wciśniesz start, przeniesie cię najpierw na ekran tytułowy, a potem dopiero na ekran gry. Chyba, że jak... bo ja teraz nie nacisnąłem lewo na ekranie Game Over. Przeniosło mnie na ekran tytułowy, dopiero na ekranie tytułowym nacisnę lewo. No dlatego się tak zrobi. Zaraz zobaczymy. Nie, nie. To na ekranie startowym właśnie działa. O. Ale skoczyłem na łeb. Po chamsku. Co my tu mamy? Nic nie mamy? O, coś mamy. Wiedziałem, że to się będzie. Fireball? Fireball! Fireball! Dobra, 5-2. Fireball. O, tu jest ciężki motyw. Z tego co pamiętam, ciężki motyw tu jest. Deskolotki nie chcę. Żaby. Wiedziałem. To zapamiętałem jeszcze. Ale trochę ryzykowałem, bo nie byłem pewien, czy to był na pewno ten. Wiedziałem, ale nie byłem pewien, czy tak było do końca. Zaprzeczam sobie. O kurde, to jest ciężkie. To jest najbardziej wkurzający motyw Adventure Island. Adventure Island, jak ja tutaj mówiłem. Jak nie mówiłem na tą grę Golasek, to mówiłem Adventure Island, albo Adwisland. To tak miałem najczęściej. Taką nazwę miało na multikartach. Adwisland. W Adwisland grę. Pisane razem. Adwisland. Co ty mi dasz? A, bakłażan! Jean Bakłan! Tu już nie ma pucharku, jak w trzecim worldzie. Mleko by się przydało, to jest mleko chyba. Give me mleko, please! Nein! Kurczę, czemu ja po prostu nie skoczyłem na to?
Hej, maleńka skoczna beńka, zawsze byłaś tą jedyną, tą kochaną kobietą. Ups. No a co ja zrobiłem? Spieprzaj, bakłażan. Deskorolka była. No to patrz, czekaj. Zgameoveruję celowo. Patrz teraz. Uwaga, uwaga. Jest ekran tytułowy. Widzisz? Można? Można. Ej, chyba że to jest hack taki. Ale nie wydaje mi się. Nie przypominam sobie, żeby w tej wersji były takie motywy, że zawsze jest kontynuacja. Jean-Baptiste. O, stary. Oho. Fireball. O, i czy się hardcore zaczyna? Zaraz będą te platformy hardkorowe. Obywatelskie. O kuźwa, ale się otarłem o śmierć. To jest najgorsze. Nie ma nic gorszego niż platformy obywatelskie w tej grze. No, fizyka jest skopana taka, że jak się poruszasz albo biegniesz, w ogóle jak trzymasz B, to skaczesz wysoko, a jak nic nie trzymasz, to skaczesz nisko. Nie możesz na przykład zrobić takiego malutkiego skoczku idąc. Musisz najpierw się zatrzymać i o, skoczyć dopiero. Chyba Jean-Baptiste gdzieś, ja nie wiem gdzie. Kwiatek. Zapomniałem, co ten kwiatek robi. Kurde, ale się uchronił skubaniec. Go tył trzeba zabić, bo ten pad wypada wtedy za jeden kwiat. Kuźwa, Jamba. Ona chyba już nie daje kucharka. Nie wiem, gdzie tu jest pucharek. Kucharek. Uff, ale chamski pająk. Ej, coś tam było. Gdzie? Neko. Kuźwa. I to trzymanie B to jest normalne przyzwyczajenie w platformówkach. Tego typu, oczywiście, platformówkach. Bo jak takie są platformówki bardziej skoncentrowane na... Bardziej takie stacjonarne, że tak powiem. Coś w deseń, nie wiem, Mario Brosa czy Burger Time. W sensie Mario Brosa bez super tego. Dobra, sup u Antymarudera.
Czy tam follow, już nie pamiętam, czy on tą melodyjkę miał na suba, czy na follow. Najgorszy skok w tej grze to jest. No i Fireball się poszedł chrzanić, niestety. I to trzeba przeskoczyć, bo to jest bakłażan. I pozdro, bez motki. Czy tam siekierę, siekierą młotki. Dobra. Checkpoint. Co tu jest? O, tego mi było trzeba. Oprócz młotków nic mi dzisiaj nie potrzeba. Kuźwa. O! Fireball. Fireball. Świetnie. To mi się podoba. No to strzelać, gdy musimy tam znajdźki odkrywać. To chyba tak, że zawsze za pierwszym razem, jak się nie ma fire kuźwa bola, tylko się ma tomahawka, to się od razu go dostaje przy pierwszym odkrytym itemku. A game over na sobie, żeby fireballa odzyskać. Ej, ale gdzie to jajo było? O, tu było. Zadział Fireball. Fireball. To było na tej wycepce chyba. Tak. Obie bronie na jednej wycepce. Na jednym Islandzie, a w Islandzie. Znaczy, za dzieciaka się wkurzałem, jak tej przepaści nie mogłem przeskoczyć. Zarobiście wtedy cieszyłem, jak w ogóle dostałem ten kartridż, to możemy poziom zbierać. Nie wiedziałem, że są kontynuacje kiedyś. Bo skąd nie wiem, miałbym to wiedzieć. Pozdro! Ale dobra, cisnę dalej. Nie będę się zabijał. Fireball się nie indziej znajdzie. Kuźwa, albo już się zabiję. No pięknie zacząłem, no. Have a nice day. Widzę jak burzasz, gra laguje. O. Pięknie jak burza. Tararam. Kurna! A co za ból!
myślę, że ja też mogę trochę czasu spędzić. Kuźwa, co ja odwalam? Ja pierdzielę, przecież kiedyś mi to tak dobrze szło. Wymasteruję tę planszę. Trochę wolniej. Po co gonić tak, w miecza go tracić głowę. Ta muzyczka świetnie oddaje klimat wakacji. Ale mój styl gry już nie. Już mnie trochę zmęczenie bierze. Zmęczenie materiału niestety. Pad taki sam jak mam w ręku. Famicoma. Jedyny prawdziwy. Fajne są też pady od Hori, ale są drogie. Taki używany, bo wiadomo, nowego raczej się nie znajdzie w tych czasach. Na eBayu kosztuje w przeliczeniu 8 dych. Nie wiem, czy bym chciał tyle dać za pada od NES-a, ale za Hori by chyba było warto. Jest taki w ogóle Hori mini pad, fajny, taki malutki padzik do Famicoma, ale on jest świetny. Mi się spodobał, ale nigdzie go nie mogę znaleźć. Myślę, że za niego bym dał 8 dych na eBayu. Ale pewnie jakby był, to by kosztował 2 stówy co najmniej. Bo to nie są tanie rzeczy. Tararam, tam. Tutaj. 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 Taram, taram, tam, ananas. A po ananasie dobrze w hasie, czy jakoś tak. Kamień, daj kamienia. Hori Commander, mini Commander. A Hori Commander to ten zwykły pad taki famicomowy. To ma taką fajną... Ma chyba turbo i jakiś tam fajny ten... kształt taki, no, takie zaokrąglenie jak padł Turbo ten, PC Engine czy tam Turbo Graphics'a. Tu gdzieś bakarzon chyba jest też. O kuźwa, stary. Tu jest bakła? Bakła, nie trafiłem. Już chciałem zaryzykować, sprawdzić co tam jest, nie byłem pewien. To mnie bakła porobił. Mleko proszę. Kuźwa, po co mi to? Ratunku, ginę z głodu. Bakła nie ma miękkiej gry. To ma harki. Ej, gdzie platforma obywatelska? Ale chamstwo, platformę mi ten chciało. Zdispawnowała się. Jak ukończę grę, to sprawdzę, czy faktycznie, czy to nie jest haknięta wersja oby tego ROMu. Że się na ekranie tytułowym kontynuacje załączają. No zobacz, na przykład Shatterhand już w pewnym momencie miałem ochotę zrobić give up,
albo w Kage, ale w Adventure Island to, znaczy w Kage to swoją drogą straciłem wszystkie kontynuacje. A w Adventure Island nie mam ochoty, do końca cisnąć. Ta gra ma coś w sobie, że ja mam ją ochotę po prostu do oporu cisnąć. Niby takie są bardziej odpicowane gierki z zarąbistą muzą i tak dalej, ale Adventure Island jakoś ma coś w sobie, że dłużej mam ochotę w nią grać. Dłużej jestem w nią, więc mam jakiś taki, nie wiem, czy może sentyment do tej gierki. Nic nie mam, myślałem, że coś może będzie. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Po prostu to jest geniusz Hudson Softu. Hudson Softu. Też Star Soldiera też lubię grać, też od nich gierka. Strasznie mi wciąga. Coś te gierki Hudson Softu mają w sobie. I to powiem ci, że jedynka Adventure Island mnie bardziej wciąga niż te nowsze. Gierka trochę dla masochistów. Ale ja będę planował to ukończyć bez kontynuacji, tylko odpalę się następnym razem na Pegasusie. Dzisiaj był inny plan w ogóle, miał być rejs Mega Mena 2, tylko Krzychu się nie pojawił. Poszedł balować. Tak to, żebym wiedział, że będę w Adventure Island grał, czy w jakiś tam multikart, to bym bazuzusa odpalił. Ojej, przydało mi się żarcie. Są banany. Aż gra reaguje, nie? Wow! No i olałem. No bakła! No żeż brawo. Muszę pamiętać, że następne jajo po tym, po wróżce, to będzie bakła. Ale już nie muszę tego wiedzieć. Chyba, że zginę tu gdzieś. To jest bakła? Nie. Bakła było już. Dwie bakły? Co to jest? Ale chamstwo. Ale spoko. Wal się bakła. 5000 punktów przynajmniej mam dzięki tobie. Cztery. Ale fuks. Spider Hell. Ej, ja mam broń. Kurczę. Zmęczony jestem. Mam nadzieję, że tu bakły nie będzie. No i pięknie. Patrz się. Ulokować. Ej, coś tam było. Fireball. Żeby tylko na bakłę nie trafić. Na inne główienko. O, ale fuksa, jakbym tej świni nie zabił, to bym zginął. Nie zabiło. Jest to po świńsku porobiony. Dosłownie. Państwie tu się odpala. O, już jest. Lekko. O, stary. O! Ciężka trajektoria do ogarnięcia, trochę.
na śmieciu. O, sub hype! Jak to mawia Arkus? Kurde, cały dzban herbaty wychlałem. Kutas. Mówią, że herbata pobudza niby, a to takie pierdzielenie o Chopinie. Nie ma nic lepszego niż kawa. Znaczy nie, sorry, jest, yerba mate. To jest dopiero pobudka, to zarobiście działa. A herbata to tak po chillu fest. Nie czujesz tego po prostu, że to pobudza. Tylko tyle, że może spać nie można, bo jak się dużo herbaty nie pije. Ale tego pobudzenia tak nie czuć. A po yerba mate to jest wtedy pobudzenie. Ani kawa, ani nic innego się nie może z tym robić. Chyba, że guarana. Mam w kapsułkach, ale nie będę teraz brał na noc guarany. Kawa by wystarczyła, bo po kawie mogę zasnąć, a po guaranie to niekoniecznie. Będą kamloty na pewno. A nie ma jednak. O kuźwa, ciężki motyw się odpala. Tak niespiesznie to trzeba zrobić, bo to ślisko jest. No to hop. Kuźwa, kuźwa. No. Leżem się odratował szybko. Kuźwa. No nie dobrze. Rozpęd. Pan rozpędek. Tylko nie bakła. Bakła. No i porobiło mnie już. Dzięki bakła. Dobiegę do tej czwórki chociaż. Dobiegę do czwórki czy nie? A dobra, już ciul. Nieważne, i tak od początku muszę dalej zaczynać. Gdzie jest fireball? Ten fireball. Chyba się strać. Trzeba mnie goni. No spoko, trzymaj się Mientos, dzięki, że wpadłeś. O jest, kurde, ominąłem. A był fireball. Jak tą bakłę przeskoczyć? Co za ból. Dragon BZZZ. Dobra, kij z pucharkiem, ważne, żeby przejść. Jak highscora nie zrobię. Highscore to trzeba robić bez kontynuacji. Kutas, kutas. Uuu, stary, co za ból. O, siemano. Siemano, Krzychu, co tam wypadło, że żeś nie wpadł?
Spoko, chociaż Adventure Island sobie ogarnąłem solidnie. A, spoko. To trzeba będzie się na inny termin zgadać z tym rejsem. Jutro ja nie będę się odpalał, bo mam na rano. Pojutrze. Na bardzo rano. Ups! Jakoś się udało wykaraskać. Wiesz co, ja kończę zaraz. Ja kończę Adventure Island i będę kończył streama, bo już jestem zajechany na maksa. Także musielibyśmy ogarnąć sobie jakiś inny termin. Zobaczę, chyba na ten weekend się będę odpalał. Kurde, bakłę wziąłem. Jakby to trafił. Ło! I dead. Zobaczymy, jak z tym Adventure Island, czy mi się to w ogóle uda ukończyć. Z Rafkimę będę leciał. Jeszcze sobie tak w pół godziny dam może czasu, żeby to skończyć, bo już daleko doszedłem, szkoda progresu. Ale siódmy świat to jest, kurczę, totalny brak litości. O jest, przyszedłem. Ja w sumie raz mi się udało ukończyć teraz bez kontynuacji na początku streamu. Dosyć sprawnie mi to poszło, nie wiem, może z 3 życia straciłem. Na normalu. Także jest trochę lepiej niż myślałem. Myślę, że trochę bardziej się będę z tym normalem męczył. No ale jednak przejście harda trochę polepszyło mojego skilla Mega Manie 2. Co my tu mamy? To będzie bakła chyba. Się boję tego wziąć. Szanie to. Będzie bakła pewnie. Dobra, co my mamy tu? Taki. Ojej. Coś tu jest. O kuźwa, ło, ale bym zleciał prawie. O nie, piocie, co to było? Ale hamuwa. Nie ogarniam tego trochę. Będzie gdzieś, gdzie był ten fireball. Fireball. Tu jest. Hop. Hop. I hop. Może nie będzie baku jednak. Nie no, idę spolotka. Niepotrzebna mi jest. Do szczęścia. Jako? Ryba. Thank you.
Uwaga, uwaga. Tu będzie chamski moment. Teraz? Czy teraz? Kiedy to będzie? Może teraz? Łop! Mam nadzieję, że to nie będzie ze spadającej platformy. Dobra, ja się cykam trochę. Aha. Dobra, i hop, hop, i hop. Kurde, ciężko było, ale się udało. Adventure Island zbliża się ku końcowi. Już mamy 7-3. Adwisland. Golas Island. Kurde, ja na tym czarno-białym telewizorze. Kuźwa! Mam się wszystko. Czarno-białe, a tu jest szare, to bez kitu. Jak sobie spojrzałem na stream. A tu szare tło na czarno-białym telewizorze. Gdzie wszystko centralnie w tym momencie zlewa się ze sobą. No już nie mogę się doczekać, aż ten. O, płot. Nie, myślę, że tu pierścionek leży. Aha, kwiatek jest. Spoko. Niezła jazda. Tu będzie bakła pewnie, także olewam to. Ogólnie wszystkie takie jawne jaja unikam. Bo się boję, że tam będzie bakła. Ach, zamuliłem. Myślałem, że jest zielona. Nie wiem, dla mnie jest albo jasno-siwa, albo ciemno-szara. No, nie, tu nie ma baku. Na pewno. To jest bezkolorowa. Bo skoro wypada Tomahawk, to nie może być baku. Bo bakła wypadnie bez względu na to, czy mam broń, czy nie. Ojoj, porobiony. A w kolorze by było mi łatwiej. No cóż. Trzeba radzić sobie radzić z tym, co mam. Dobrze, chociaż na streamie jest kolorowo. Ale na tym okienku ze streamem grać nie mogę, bo jest za duży input lag. Także jest agrywalne. Chociaż zero input lagu jest na CRT. Kuźwa, nie skakać. No nie, ja mówię nie skakać, skaczy, no. Teraz nie skoczę, na pewno nie. Spadaj. Mi porobił, co za ból, Dragon Ball. Już jestem na drugim checkpointie, znaczy spoko. Znaczy na pierwszym w sumie. Na numerku 2. Ło, stary, stary! Ciężko, ciężko, ciężko. To idzie. Uuuu, co za ból.
Jaki to jest ból, jak to się wszystko zlewa ze sobą. Ej! Jak ja tego dokonałem? Ktoś mi to wytłumaczy? Zaraz słońce mnie zastanie. A ja tu dalej siedzę i pykam w adwenturę Island. Ej, tam był... Fireball. Ale będę to pamiętał. Teraz się porobię i wezmę tego Fireballa. Która jest kuźwa? Prawie trzecia. Szlak by to trafił. Dobra, co robimy? Szukamy Fireballa, tu na którejś wysepce było, tak? Dobra, Java mnie nie porobiła. Ej, to nie był Fireball, to było jakieś główienko. Ja cię. Ale strata. Dudum, dudum. O, stary, ale... Kanonada. Kanonada. Wow, stary. To było blisko. Dobra, kij z tym pucharkiem. Skor się dla mnie nie liczy. Wow, stary, nie, 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 nie. Kurde, co za chamski motyw. To ostatnia prosta tego levelu. Te dwie toperki niech sobie odlatują. Cholerę. No i ptaki jeszcze, no. I po ptokach. Dobra, jakby to teraz porobić, tak? I przeskoczę tą żabę. Teraz tak. Pampers Gaming. Kuźwa, to za gówno. Szlak. Ciężka sekcja platformowa. Żebym chociaż ten level porobił. Jest małe piekiełko niestety. Platformowe. Myślę, że przeskoczy, albo nie. Ciuj. Tak zrobię, jak zrobiłem wcześniej, ale dupa, nie wyszło oczywiście. Dobra, trzeba do końca to docisnąć, no. Co to wypada? Kluczyk! Od czego? Od tego? Myślę, że do góry może poleci albo coś. A tulipa. No dobra, trafiony, zatopiony i dupa, dupa? Nie, nie ma dupy. Uratuje się. To nie od tego kluczyk. Może od tego? Tak. O, fajnie. Dużo owoców. O, trzy. Aha, kwiatek chyba dawał to, że dwa razy się dostaje za owoce więcej tego. Że normalnie... W sensie to jest na planszy, nie na bonusowych tych sekcjach. Już gdzieś Fireball jest. Pampers Gaming, zaczynamy.
tego momentu. Dobra, spoko. Tak, żeby się nie dać zaskoczyć jakimś, kurczę, ciężkim elementom. Puchar nad wziąłem. Puchar świata. No i tu te rozjeżdżające się te będą. Cel pal. Jeden netoperek przeżył. Dobra. Jasny netoperek. Kuźwa, chamski kamień. Chamstwo do potęgi 999. Niestety. Się kłania. Okay. Dobra, netoperki spadła. Ptaki spadła. Dobra, hop. Kuźwa, dlaczego ja to zrobiłem? Nie wytrzymam psychicznie. Chcę już mieć tą grę na sobą. No i dupa. Męczarnia. Szkoda, że tak późno zacząłem te Adventure Island. A tu laga łapie zawsze gierka. A, kluczyka nie wziąłem, ale kij. Dupa. Suicide. Dobra, jak do trzeciej nie przejdę tego levela, to chyba już robię give up na dzisiaj. Jutro na bazę ZUS-ie. Znaczy jutro się nie odpalam. Nie. Jutro nie, ale na odpalce na bazę ZUS-ie. Pogram. W kolorze. Bo raczej nie sądzę, że mi z AliExpressu ten adapter przyjdzie do czasu następnej odpalki. Jestem za bardzo zajechany, żeby grać dalej. Zmęczenie materiału się kłania. Adventure Island. Uwaga, te motywy się zaczynają tutaj. Chamskie. Dobra, trzeba eliminować wszelki opór. Dobra, a teraz żreć mi dajcie. Szybko, szybko, jest! Dobra, gram dalej. Druga 50. Także odpałka ostra. Niespiesznie oczywiście gram teraz. To nie jest speedrun.
Ojejku. No i masz potem placek. Nie, żaba. Tu nie będziesz prąchać. Tylko nie. O, już się wystarczy, że to może mi pachło, ale zaryzykowałem. Jedziemy z nimi. Jedziemy. Co my tu mamy dalej? Jest to za niebezpieczeństwo. Spider-Man taki mały. Ups. To będzie bakła, więc leję na to. Znaczy nie wiem, ale tak mi się wydaje, że to bakła była. Lepiej nie ryzykować tutaj nieukrytych jaj zbierania. Tylko ukryte jaja zbieram. W ukrytych jajach, znaczy nie wiem, nie jestem tego pewien, czy nie ma gdzieś w ukrytym jaju bakły. Ale nie wydaje mi się. Nie przypominam sobie. W głupim miejscu ten pat się pojawił, to nie biorę. Szukam fireballa. Ostrożnie, bo tych kamieni będzie więcej pewnie, ale mówiłem. Zgadłem. Moje przeczucie mnie nie myliło tym razem. Dobra, o! Chamski motyw, PL. No i się podkłem. Ale spoko, damy radę. A tu masz głupi wyraz twarzy. Dobra, final boss będzie. Znaczy final world, Cotton World. Górski level. Muszę uważać na te otwarte, na te nieukryte jaja. Łatwo się porobić. O, i weź to przejść bez tego, bez odpałki. Też tu założę się, że odpałka jak się tu zginie, to odpałka się spawnuje tutaj. Dlatego się nie da bez odpałki przejść. O, dupa. Chciałem przyspieszyć trochę, bo widziałem, że mi energia schodziła. O, mówiłem, że tu odpałka jest. No i dupa. Ciężki level. No i na dzień dobry zdycham, no. No dobra, cztery levele do końca. Jakby ciężko nie było, trzeba cisnąć dalej. No pozdro. GG, suicide'a już mogę zrobić. No ktoś czuje, że 8.3 i 8.4 to mnie pocisną ostro. Wow.
kuźwa. Żreć mi dajcie, szybko. Zdechnę z głodu. Mlek. Ło, stary! Ło, ale fuks. To się nazywa fuks. O, ananas. Kuźwa! No i bez odpałki. Tu odpałka może będzie? Jest. Szczęście. Gin. 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 Günta. Aj, nie trafię go. Żeby się osać, go nie trafię. No pozdro, GG. Nie wiem, jak to zrobić. Ja pierdzielę, jakie ostre odpałki tu są. Twarde motywy. Trzeba być twardy, nie miętki. O mamo, za co? Żygam tym levelem już. Jeszcze się dobrze nie rozkręciłem tutaj, ale już żygam tym levelem. Ło, stary! Fireball? Jest! Muszę to zapamiętać. Się tu przyda. Samoloty mogę niszczyć. Oj, marchewę nie wziąłem, a marchewa jest na nogę złota. Kuźwa, ciężko. Jest lekko żyć. O mamo. Coś dłonie. Nie wiem, czy czegoś nie pominąłem, ale kij, mleko, to jest najważniejsze. Tutaj jest na wagę złota, każdy żarcie. Bo tutaj ratuje życie ten fireball. Tak naprawdę. Wręcz obowiązkowe jest jego posiadanie. To jest bakła. Kuźwa, wiem bakłę. By to ciul strzelił wszystko. Ale dobra, owocki są. Dużo owoców. I tu jest co? Mleko? Tak, mleko, świetnie. To może być druga bakła, kurde, no. Nic nie myślę, no. Mówię, przeczuwam, a kurde. Biorę. Się nie zastanawiam w ogóle. O, ale spoko. 5K dostałem za bakłę. Nie jest źle. Już nie muszę tego levelu robić. To mnie bardzo cieszy. 8-2. Wow, duża przepaść. Ojojoj, ale szybciutko. Zakończyłem swój żywot na tym levelu. No bez odpałki to tu ciężko jest lekko żyć. Hop, dobra, co mamy? Hop. To malutko. Ojejku, ale jest ciężko. Jakieś pomysły? Ojojoj. Tu nie ma miękkiej gry. Kuźwa, bez odpałki. To trzeba przejść bez odpałki. Ale spokojnie, jeszcze tylko 3 levele i jesteśmy w domu. Trzeba to przetrwać, przeboleć. Ku, 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 tasy.
Oho. Trzeba tak powoli się poruszać. Powoli, powoli, ja się nie skupię. Tego. Będzie ryba zaraz. No i chamska ryba, no. Akurat jak muszę od razu skok wykonać, to ona mi... Kuźwa. Pozdro Gigi. Weź to ogarnij. No i kutas. Kutas z ciebie jest i nie umiesz grać. Takie słowa do tej melodyjki. Gdybym robił, nie wiem, remake na cokolwiek, to taki byłby dźwięk, jakby się ginęło. Kutas z ciebie jest i nie umiesz grać. Proszę cię. Golas, ogarnij się. Już jesteś tak blisko. Tak blisko. Tak blisko. Jak ja. Kuźwa. Golas. Nie, ja nie mogę giwapnąć tutaj. Jestem za daleko już. Co ja zrobiłem? Kutas? 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 Kuźwa. Chcę odpocząć, ale kurde. Muszę ukończyć tę gierkę. Twarda jazda. Bez trzymanki. Jakbym chociaż miał odpałkę. A tu nawet nie można jej nigdzie znaleźć. Kuźwa. Idź pan w cholerę. Dupy z taką robotą. Zaraz z głodu wdechnę i ciu. O, ananas. Analnas. Jest truja, ale dobra. Ki, pewnie tam mleko było, ja to lałem. O, wrucha. Owocki zbieramy. Tu zaraz kamski motyw jakiś będzie, że do wody wpadnie pewnie. O nie. Jakoś się udało wykaraskać, ale uwaga! Chamskie motywy to się tutaj zaczynają dopiero. O, są takie zdesynchronizowane te ośmiornice specjalnie, żeby opóźniać mój skok, żeby jak najwięcej energii stracił. Bardzo pragnę to przejść teraz, tak, no nie przeszkadzajcie mi w tym. Kuźwa! Dobra, ciul, nie chcę tego przejść. Ja tylko żartowałem. Już mi nie zależy. Także no, możecie mnie zabijać. Kurna, też nie działa. Dobra, dupa. Odpałkę błagam. Dajcie mi tylko odpałkę. Niczego więcej nie chcę. Tu fokus dajemy. Kurde, co za gówno!
Ach, co za ból. Gdzie jest odpałka? Dajcie mi odpałkę, bo nie wyrobię. Wow. Kurde. Jakie synchro. Tak? O. Ananas. Ananas. Kuźwa, ty szmato pieprzona. Nie, ja zaraz kurde give upnę to, bo już nie jest zmęczony jestem. Ucha mucha tu jest na matce. No żeż... Nie wyrobię. Dobra. Niech jest 10 podejść. Do tego levelu. Wszystko kurna skacze. Jejku, jak ja bym to rozpieprzył chętnie. Wziąłbym kurna młotek i bym to porozpieprzył. A tu nie ma młotka. Wow. Ja chyba sobie na dzisiaj odpuszczę, bo już mocno niezdrowe jest takie siedzenie. Ale jeszcze parę razy. Nie, oczy bolą patrzenia na ten czarno-biały obraz. Kutas. Muszę zakropić oczy sobie przez to wszystko. Kutas. Pomalutku, pomalutku. Mleko proszę. Dziękuję. Tomahawki? Nie. Dobra, brucha. Także lecimy z koksem. Dobra, i teraz powoli, powoli, bo się coś zrobi. Trzeba się wszystkiego spodziewać. Ptaków, ryb, kurczę, śmiornic i innych gadów. Uwaga, tu chyba ptaki będą teraz. Może sobie przeskoczę tak o. Cofnę się. No spokojnie wszystko. Wszystko na spokojnie i udało się. Pięknie, kurczę, jak ja się cieszę, że ja ten poziom przeszedłem. Ale coś czuję, że coś gorszego mnie teraz czeka. Że to będzie dopiero męczarnia.
Już nie pamiętam, co tu było, ale wiem, że na pewno na tym poziomie byłem, bo przechodziłem Adventure Island już. O, jest Tomahawk. Nie spieszę się za bardzo. Tu będzie bakła pewnie, także olewam to. No i dupa, zawsze się musi tak skończyć. No i... No i dupa. Trochę wolniej, trochę wolniej. To jest w takim miejscu, że to łatwo trafić tą machawkę, więc na pewno jest bakła. Nie będę nawet sprawdzał. Nie wiem, co tu jest. Dyskolewka, więc olewam to. Udu. Kuźwa, głupia żaba. No ciężki będzie ten level, bo tu jeszcze jest hardy motyw platformowy. Na pewno. Oj, żeby bakła nie wypuścić. Tu na pewno jest bakła, no nie ma bata, żeby coś innego tu. Zbyt podejrzane miejsce. Jest też niełatwo trafić tutaj. To jest deskolotka, kij z nią. Ej, co? Jakby się to by się przywiesiłem w powietrzu chwilę. O, czyżby Fireball, to mi się podoba. Ale zobaczymy, jak długo go utrzymam. Bo coś czuję, że... O, rozwaliłem, ale nie ma bakły, także spoko. Tutaj full focus, tak ostrożnie gram teraz. Bardzo ostrożnie wręcz. Pampers Gaming wręcz, powiedziałbym. Dobra, to mały Pampers Gaming, tu czwóreczki już dobiegłem. Bez pośpiechu. Kurczę, harde motywy się odpalają niestety. Niezniszczalne ogniska. Ło, ale już się wystraszyłem, że wleciałem na nie. Ale jednak nie. Tutaj malutku. Very Pampers Gaming. O kuźwa, ale handki nie topisz. Nie wierzę. O ja, jak ja to bez odpałki przejdę? Aha, jest Tomahawk. Spoko. Nie, ten nie topisz to było chamstwo pierwszej klasy. Ale mogę go olać. Tego już nie, ale spoko. Ten jest trafialny. Wow, ale wyrobiłem. Jednak precyzja z SMB została. Teraz pomału. Uwaga na bakły i inne gady. Ej, tu mało żarcia jest na tym levelu. Już to widzę. Że będzie ciężko. Znaczy nie spodziewam się łatwych rzeczy na ostatnim levelu. Takiej ciężkiej gierki, jaką jest Adventure Island. Także to jest bakła na pewno, więc olewam to. Nawet nie będę się starał punktu. Aha. Fireball. To mi się podoba.
po malutku, powoli, powoli, bo się coś robi. Dobra, jest, lecimy dalej. Lecimy z tematem. Uwaga, uwaga, to jest bakła na pewno, także olewam to. O, mleczko, elegancko, ekstra. To mi się podoba, taka odpałka. I tu będą spadające pająki. Puszczające się. Dobra. O, dżaba, kif te punkty. Malutki Pampers Gaming. O nie, kuźwa, bez jaj. Udało się. Final boss. Hype. Ciężki pewnie będzie. Jak ciężko jest lekko żyć. Dupa. 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 Trzeba go zutajmingować dobrze. Ile ty masz hapsów jeszcze? O! GG! Porubieni.pl. O! Tu się stanę. Uciekłem z ekranu, pozdro. Ja stanę taka hasi. Epickie outro. Warto było grać po to, żeby to zobaczyć. Dobra, zobaczymy jedną rzecz jeszcze. I będzie koniec streamu. Dojdę na drugi level i zobaczę, czy to nie jest haknięta wersja. Ale 8-4 zrobiłem przynajmniej na jednym życiu. Nie zginąłem ani razu tam. Myślę, że będzie trudniej. Zrobiłem taki Pampers Gaming, żeby zachować odpałkę. Hadouson Bitko muszę wziąć. Hadouson Bit bierzemy. I teraz zginę. Kurna, mi klata strzeliła. Nie, spoko. Wersja jest legitna, także dzięki za uwagę, trzymajcie się.